Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, ja jestem oczywiście Maciu, witam was serdecznie moi widzowie. Słuchajcie, taki drugi odcinek, chyba raczej już chyba ostatni, jeżeli chodzi o moją kwarantannę, bo chciałbym tutaj powiedzieć dosłownie kilka tylko i wyłącznie słów na temat tego całego zamieszania z moim udziałem skromnym w mojej rodzinie, jak to mniej więcej, słuchajcie, wszystko wygląda, a to wszystko na tle właśnie, słuchajcie, Wiedźmina 3, Dziki Gon. Chciałbym wam właśnie też powiedzieć, że w tych swoich, słuchajcie, chwilach wolnych zacząłem po raz czwarty. Chyba to jest mój czwarty raz, jeżeli chodzi o rozgrywkę Wiedźmin 3 Dziki Gon. Już mam rozegrane 200, słuchajcie, 7 godzin 10 minut gram sobie i muszę wam powiedzieć, że chyba jest to taka pierwsza gra, w którą gram już czwarty raz i za każdym jednym razem, słuchajcie, wrażenia są niesamowite. Jeszcze chyba takiej gry nie miałem, żeby tak to, słuchajcie, było, żeby grać po raz tam któryś i cały czas, żeby te emocje były tak duże jak właśnie w tej grze. Ale zanim przejdę tak pokrótce tylko do tutaj, do tematu, jeżeli chodzi związanych z grą, chciałem wam tylko powiedzieć taką jedną rzecz. Jestem drugi tydzień już w takiej niby kwarantannie, niby to kwarantanna, niby to nie kwarantanna. Choć dla mnie jest to totalna, słuchajcie, głupota, czuję się zdecydowanie lepiej, jeszcze kaszel jest, gorączka wieczorem, gdy przychodzi wieczór, też jeszcze się pojawia, natomiast w ciągu dnia już jest całkowicie light. Najgorsze, słuchajcie, w tym wszystkim jest to, że nikt mnie nie zbadał na koronawirusa, mojej rodziny również nie, ja miałem i nadal mam jeszcze kwarantannę, nie mogę wychodzić z domu. Oczywiście tutaj po podwórku mogę się poruszać, natomiast jeżeli chodzi o kontakt z innymi ludźmi, absolutnie nie. I dla mnie to po prostu jest dziwne, że ludzie zamykają w domach, natomiast nikt ich nie bada na koronawirusa. Najgorsze właśnie w tym wszystkim jest to, że ja niby mam kwarantannę, natomiast moja rodzina, moja żona, dwójka dzieci mogą mieć kontakt ze mną non-stop, nieustanny i mogą również tutaj się poruszać po mieście, moja żona może cały czas chodzić do pracy i tak naprawdę nikt z tym żadnych problemów nie ma. Bardzo mnie to, słuchajcie, zastanawia i szokuje, że takie coś się po prostu dzieje, bo ja rozumiem, gdyby powiedzieli mi, że jest pan w kwarantannie, ma pan objawy właśnie tego koronawirusa, tym bardziej, że pan pracuje w Niemczech, gdzie zdecydowanie tej liczby ludzi ich zarażonych jest zdecydowanie więcej. Robimy panu testy, będzie miał pan test pozytywny, no to wiadomo, siedzi pan w domu i trzeba się kurować i tak długo, aż tego koronawirusa pan się nie pozbędzie. Natomiast albo też i nie ma pan koronawirusa, więc proszę siedzieć w domu, się wykurować z grypy i tyle. Natomiast takich informacji ja po prostu nie posiadam, a tak de facto nie wiem, czy jeżeli skończy się kwarantanna, pojadę znowu do pracy, czy tam czasem po prostu nie będę zarażał innych ludzi. Dla mnie to po prostu wszystko jest naprawdę chore i to, co w ogóle robi nasz rząd, to... Znaczy moje zdanie jest, słuchajcie, takie, że to, co robi rząd, zamykając granice, zamykając praktycznie cały kraj, to ma, słuchajcie, drugie dno. Ale tutaj nie chcę na ten temat się w ogóle wypowiadać, bo to jest po prostu moje odrębne zdanie i chciałbym po prostu, żeby tak zostało. Każdy z was na pewno, słuchajcie, ma swoje własne spostrzeżenia i swoje własne jakieś tam argumenty na plus czy też na minus na to, co robi po prostu nasz wspaniały rząd. Ale wracając właśnie tutaj, słuchajcie, do gier, bo tak naprawdę w takich czasach, jakich żyjemy, moja żona czasami mówi, że czuje się, jakby to był jakiś po prostu film. Ja czasami, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że też jak włączę sobie telewizor i posłucham tych wszystkich, co się dzieje na świecie, co się dzieje u nas, zamykają granice, ludzie siedzą w domach. Dla mnie to po prostu jest czasami takie lekko surrealistyczne. Ostatnio nawet sobie zrobiłem w nockę właśnie z filmami, jeżeli chodzi o różne epidemie. I tak się po prostu zacząłem zastanawiać, że po prostu na świat, że film, a więc jakiś wymysł, wyobraźnia scenarzysty i producentów, słuchajcie, stała się po prostu faktem. I to jest takie dla mnie totalnie surrealistyczne. Ale wracając, właśnie, słuchajcie, w wolnych chwilach, co możemy robić my gracze, a więc po prostu grać, słuchajcie, w gry. Ogrywać te gry, których nie są obgrane. Ja, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że zaraz wam dokładnie pokażę.
Naliczyłem 60, słuchajcie, 4 gier, które posiadam na różnych kontach, a więc tutaj sami widzicie, mam połączone i Epic, i Uplay, i Steam. To nie są, słuchajcie, wszystkie gry, bo nie wszystkie gry mam zainstalowane. Ja naliczyłem łącznie, że mam gier, żeby was nie skłamać, około 98. 98 albo 97, z czego naliczyłem jakieś 70% to są gry, które po prostu albo w ogóle nie zacząłem grać, albo zacząłem grać godzinę i przestałem. Więc tak naprawdę jakby tak nas, słuchajcie, zamknęli tak kurwa na miesiąc, tak całkowicie na miesiąc, siedzicie w domu, nie wychodzicie. Myślę, żebym ten czas spędził naprawdę bardzo, bardzo fajnie i czekam, aż nasz wspaniały rząd po prostu zrobi stan wyjątkowy i będziemy, słuchajcie, siedzieć w domach. Jeszcze niech prowadzą po prostu godzinę, kurwa, policyjną. I wtedy już w ogóle będzie zajebiście, bo praktycznie wszyscy przeniosą się, słuchajcie, w świat wirtualny. Internet, komputery, gry, filmów na YouTubach się będą po prostu pojawiać, po prostu, słuchajcie, setki. I po prostu wszyscy będą spędzać ten czas po prostu zupełnie inaczej, jak kilka, jeszcze 10 lat pewnie temu byśmy ten czas, słuchajcie, spędzali. No i chyba tyle, jeżeli chodzi tutaj o taki króciutki, słuchajcie, filmik. Ja mam tylko, słuchajcie, nadzieję ogromną, że u was wszystko jest w porządku, z waszym zdrowiem również. Ja, słuchajcie, tak naprawdę aż tak bardzo się nie boję tego koronawirusa. Bardziej się boję tym wszystkim następstwom, które mogą nas wszystkich, słuchajcie, spotkać, podwyżka cen, zatrzymanie się rozwoju technologicznego, zatrzymanie tutaj wszelkiego typu, słuchajcie, rzeczy, które tak naprawdę napędzały ten nasz cały świat. I to najbardziej także de facto mnie przeraża, a nie chciałbym, żeby tak było. Zatrzymanie produkcji gier, zatrzymanie produkcji filmów, no bo w końcu, słuchajcie, no jeżeli będzie już taki naprawdę pandemia, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to przecież wiadomo, że większość produkcji filmowych, które teraz są kręcone, po prostu staną zaprzestane, no bo jak, jeżeli wszyscy będą musieli mieć kwarantannę. A co z producentami gier, słuchajcie, przecież deweloperzy też mogą mieć kwarantanny i to wszystko naprawdę po prostu może być mega, mega kurewsko, kurwa, ciężkie dla graczy, niestety. Ale najważniejsze de facto jest, słuchajcie, zdrowie, a więc że najważniejsze, żeby po prostu mieć to zdrowie, żeby nie mieć z nim najmniejszych problemów. Najważniejsze, słuchajcie, jest też to, że właśnie w Chinach już ta pandemia się po prostu zatrzymuje, zwalnia tempa i to bardzo, bardzo, bardzo szybko. Gorzej z naszym starym kontynentem, mam nadzieję. Znaczy ja wiem, po prostu wiem, że Polska to dopiero czeka to, co jest we Włoszech. Nawet jeżeli te granice są pozamykane, to tak wszystko, słuchajcie, jest za późno. Bo tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli w ciągu dnia rząd polski robi 2000 badań, testów na koronawirusa, a na przykład w Niemczech dziennie ponad 200 tysięcy, słuchajcie, to o czym my tu po prostu mówimy? Wydaje mi się, że w Polsce już jest zarażonych kilka tysięcy, słuchajcie, ludzi. Większość o tym nawet nie wie. No bo przecież każdy z nas wie, że mogą być zarażeni koronawirusem, a tak naprawdę objawów możemy nie mieć żadnych. To dotyczy szczególnie młodzieży, małych dzieci, które po prostu są, które zarażają, są nosicielami zajebistymi dla koronawirusa. I tyle. No mi się wydaje, że jak kilka tysięcy, jak zatrzymamy się w Polsce na jakichś 10 tysięcach zarażonych, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście życzę jak najlepiej, życzę wszystkim jak najlepiej, życzę temu, żeby to wszystko się, słuchajcie, zakończyło. Granice są u nas pozamykane na Osinowie, w Krajniku Górnym, słuchajcie, wielki, wielki rynek, gdzie Niemcy tylko przyjeżdżali praktycznie i robili zakupy. Wszystko pozamykane, ludzie mają wolne, granica u nas jest zamknięta, druga granica jest w Krajniku Dolnym. Tam, gdzie właśnie za tydzień będę już podróżował z moją ekipą samochodem przez tą właśnie granicę. Będzie troszeczkę dłużej, będzie troszeczkę dalej, ale możemy, bo osoby, które w miejscowościach przygranicznych, które dojeżdżają codziennie do pracy, do obcych krajów, jak Niemcy, Czechy, tak, Austria, no cokolwiek,
i wracają codziennie do domów, to tutaj bez najmniejszego problemu się mogą poruszać, tylko po prostu musimy mieć przy sobie umowę o pracę albo takie oświadczenie od pracodawcy niemieckiego, że po prostu codziennie przyjeżdżamy, codziennie pracujemy. Ale to też, słuchajcie, jest wszystko do czasu, bo wystarczy, że wracając z Niemiec po prostu Straż Graniczna zbada kogokolwiek, kto ma podwyższoną temperaturę, od razu ma 2 tygodnie kwarantanny. A więc to, słuchajcie, może być naprawdę dość szybko się wszystko po prostu może skończyć, bo też wiemy doskonale, że taka jest pogoda, jaka jest. I tak naprawdę, jak ja pamiętam jeszcze 2 tygodnie temu, jak pracowałem, to praktycznie my Polacy, praktycznie każdy z nas był jakoś albo zakatarzony, albo kurwa miał kaszel, albo miał podwyższoną temperaturę. A więc to naprawdę to będzie bardzo, bardzo chyba szybko się zakończy nasze wyjazdy. Tak, bo wystarczy, że tylko parę osób w naszej firmie będzie miało kwarantannę i po prostu firma po prostu będzie musiała być po prostu zamknięta, bo nie ma po prostu pewnych ludzi do zastąpienia, na dzień dzisiejszy przynajmniej. A Niemcy do naszej firmy raczej nie chodzą żwawo, no bo za takie pieniądze, jakie oni płacą, to raczej tutaj żaden Niemiec do pracy nie pójdzie. Polak, wiadomo, no pójdzie, no bo stawka jest liczona razy 4, a więc nam się to po prostu opłaca, im nie za bardzo. A więc tak naprawdę, słuchajcie, to jak długo będziemy jeździć do naszej pracy, po prostu jest chyba kwestia, nie wiem, tygodni, 2-3. Już dostałem ten telefon, że nasz kolega z Polski był dzisiaj w pracy, już się zwolnił, bo się źle poczuł. No i tak de facto, jeżeli na przykład u niego wykryją koronawirusa, no to cała firma po prostu musi być zamknięta i tyle. Oby tak nie było, oby to wszystko jakoś w miarę wszystko funkcjonowało. Nasza firma jeszcze jest to, że mówią, że jak coś by się działo nie tak, to po prostu wszyscy pójdą po prostu na urlopy. Mamy jeszcze kilkanaście dni do wykorzystania. Później zobaczymy, co będzie. Z pewnością każdy z nas po prostu będzie szedł na L4 i tyle. Nawet już teraz, słuchajcie, wyczytałem gdzieś na fejsie, w grupach właśnie, gdzie Polacy pracują w Niemczech, że już Polacy, słuchajcie, kombinują, już Polacy po prostu szukają wymyku, żeby tylko mieć po prostu wolne, a więc sobie po prostu będą jakoś tam w sposób specjalny podnosić lekko temperaturę, wracać z pracy. Koronawirus to nie jest ich wina, przecież tak 2 tygodnie po prostu L4 i tyle, tak, żeby zostawić swoje urlopy na czas późniejszy. No, Polak, słuchajcie, zawsze coś wykombinuje, byle tylko się nie narobić. No i tyle z mojej strony, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie. No i co? Obyście byli zdrowi, nie zarażali innych, jeżeli jesteście zarażeni. Wszystko róbcie naprawdę, słuchajcie, z rozwagą i z rozmysłem takim, że tutaj nie tylko dbamy o siebie, ale też i również, słuchajcie, o innych. Ja tak robię i mam nadzieję, że tutaj wszystko się po prostu skończy dobrze. A więc pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej!